Cześć, zapraszam Cię do obejrzenia 17 odcinka kursu programowania baz danych Oracle. W dzisiejszym odcinku zaimplementujemy część przygotowanych przeze mnie zmian w bazie danych. Przypominam, że omówienie wszystkich modyfikacji znajdziesz w poprzednim odcinku. Dziś nie będziemy już do tego wracać. Tak jak obiecałem, przygotowałem również dla Ciebie skrypt, dzięki któremu nie będziesz musiał przepisywać wszystkiego ręcznie, tylko będziesz mógł skorzystać z tych samych plików, których ja używam na nagraniu. By pobrać te pliki, udaj się na stronę www.nieinformatyk.pl łamane przez pliki i pobierz paczkę zIP zawierającą wszystkie skrypty. W tym miejscu możesz też pobrać drugi plik o nazwie polecenia. Jak się zaraz przekonasz, nie zawsze odpalenie skryptu okaże się wystarczające. Czasami będziemy musieli wcześniej wykonać kilka poleceń pomocniczych, by stan danych w bazie pozwolił nam na dokonanie modyfikacji. Te właśnie polecenia zawiera ten drugi plik. Po pobraniu polecam umieścić paczkę zip w jakiejś dogodnej lokalizacji. Dogodnej, to znaczy takiej, dla której łatwo będzie Ci określić ścieżkę do pliku i nie będzie ona zbyt długa, ponieważ z tej ścieżki będziemy dziś wielokrotnie korzystać. Jeśli udało Ci się już pobrać plik, to zabieramy się do pracy. Na początek zajmijmy się tabelą Departamenty. Pierwszą rzeczą, jaką chciałbym zrobić, jest dodanie nowych departamentów do tabeli departamenty. Gdy rozpakujesz paczkę zip, znajdziesz tam kilka plików. Nas w tym momencie interesuje plik o nazwie departamenty.sql. Jeśli chcesz, to do pliku z rozszerzeniem SQL możesz zajrzeć przy pomocy zwykłego edytora tekstowego. Polecam jednak trochę bardziej zaawansowane narzędzie niż Notatnik, bo nie widać tam składni SQLa. Ja korzystam z Notpada. W pliku znajduje się 7 instrukcji INSERT. Oczywiście możemy je teraz wykonać w standardowy sposób, przekopiowując je do SQL Developera, a następnie wciskając przycisk Run Script. Kolejne pliki uruchomimy bez zaglądania do ich środka. Takie wykonania poleceń, z jakiego korzystamy tym razem, potraktuj jako rozgrzewkę. Zanim wykonamy instrukcję INSERT, zwracam jeszcze uwagę na różnicę między tymi dwoma przyciskami. Najczęściej korzystamy z przycisku Run Statement, który służy do wykonania pojedynczego polecenia. Run Scripts służy natomiast do wykonywania wielu poleceń jednym kliknięciem. Gdy wciśniesz teraz Run Statement, to spośród tych wszystkich siedmiu poleceń skopiowanych do SQL Developera wykona się jedynie te pierwsze. Widzimy to w komunikacie poniżej: One Row Inserted. Dodatkowo możemy sprawdzić stan tabeli, by upewnić się, że wykonaliśmy jedynie pierwsze polecenie insert. Polecenie SELECT gwiazdka From Departamenty zwraca nam 6 rekordów, wśród których jest jeden przed chwilą wstawiony. Kliknijmy teraz Rollback, żeby wszystko wróciło do stanu poprzedniego. Ok, wyczyśćmy też okienko komunikatów. Wytnijmy też polecenie SELECT. Za chwilę znów będziemy je używać, ale teraz nie jest nam potrzebne, a wręcz będzie nam przeszkadzać. Teraz zamiast wciskać Run Statement, wciśnijmy ten przycisk bardziej po prawej, czyli Run Script. Przed jego wykonaniem upewnij się tylko, że w oknie zapisu poleceń nie znajduje się żadne polecenie, którego byś nie chciał wykonać. Teraz wykonaliśmy wszystkie polecenia, a dokładnie mówiąc, nastąpiła próba wykonania wszystkich poleceń zapisanych w SQL Developerze. Niestety nie wszystkie z nich udało nam się wykonać, ponieważ pojawiło się kilka błędów. Mogę Ci zapewnić, że składniowo polecenia są zapisane w taki sam sposób i na pewno nie jest to przyczyna komunikatu błędu. Gdy prześledzimy te komunikaty, to widać, że niektóre z poleceń się wykonały. Sprawdźmy to selektem, który przed chwilą skopiowaliśmy. Być może będziemy w stanie na tej podstawie określić, co jest przyczyną tych błędów. Przed modyfikacją mieliśmy w tabeli 5 rekordów o kodach od 1 do 5. Teraz pojawiły się 3 nowe o kodach 6, 7 i 12. Pokrywa się to nawet z komunikatami błędów, które widzimy. Najpierw dwa inserty się powiodły, czyli kody 6 i 7. Później 8, 9, 10 i 11 to błędy, i dlatego select ich nie zwraca, bo nie ma ich w tabeli. I ostatnie polecenie z kodem Departamentu 12 się wykonało. Kliknijmy Rollback. Zanim przejdziemy do analizy błędów, chciałbym Cię nauczyć, jak wykonywać skrypt w SQL Developerze bez kopiowania poleceń, które ten skrypt zawiera. Ten krótki wstęp miał za zadanie pokazać Ci, czym różni się przycisk Run Statement od Run Script. Teraz nauczymy się wykonywać wszystkie polecenia bezpośrednio z pliku. Żeby wykonać skrypt, wróć najpierw do miejsca, w którym znajduje się pobrany plik departamenty.sql. Ja swój plik umieściłem na dysku D. Ty swój możesz zapisać gdziekolwiek chcesz, pamiętaj jednak, że gdy umieścisz go w innej lokalizacji niż ja, to będziesz musiał podać inną lokalizację w SQL Developerze. Klikamy w tym miejscu i kopujemy ścieżkę. To jest lokalizacja, w której znajduje się plik na naszym komputerze. Teraz wracamy do SQL Developera, piszemy małpa, czyli ten znaczek z adresu e-mail znajdujący się pod klawiszem 2. Następnie otwieramy i zamykamy apostrof i średnik na końcu. W apostrofach umieszczamy skopiowaną lokalizację, a następnie dodajemy nazwę pliku z rozszerzeniem, czyli departamenty.sql. Tak wygląda polecenie, które umożliwia nam wykonanie pliku znajdującego się poza bazą danych. Pamiętaj, że twoje polecenie może się trochę różnić od mojego, ponieważ twój plik może znajdować się w innej lokalizacji. Dla wygody proponuję, byś umieścił go w takim miejscu, by ścieżka była jak najkrótsza. Przed wykonaniem polecenia kliknij jeszcze tutaj gumkę, by wyczyścić komunikaty po poprzednich instrukcjach, jeśli jeszcze ich nie wyczyściłeś. Polecam to robić przed każdym uruchomieniem polecenia lub skryptu, bo mamy wtedy pewność, że ewentualny błąd pochodzi z aktualnie wykonywanej operacji, a nie jest pozostałością po wcześniejszych czynnościach. Teraz, gdy zapisaliśmy polecenie w taki sposób, możemy je wykonać klikając Run Statement lub Run Script. W tym momencie nie ma to znaczenia, który przycisk wciśniemy. Po wykonaniu tego polecenia widzimy, że rezultat jest ten sam, to znaczy nastąpiła próba 7 insertów. W tym momencie nauczyłeś się wykonywać w SQL Developerze polecenie SQL zapisane w pliku znajdującym się poza bazą. Gratulacje! Pokazałem Ci to już na samym początku, ponieważ będzie nam w ten sposób szybciej i wygodniej pracować. Gdy ten temat mamy już za sobą, możemy przejść do analizy błędu. Kliknijmy jeszcze Rollback, by wycofać zmiany. Widzimy, że we wszystkich czterech przypadkach, w których nastąpił błąd, przyczyna komunikatu błędu jest taka sama. Jest to naruszenie klucza obcego FKDEP pracownik. Zajrzyjmy do tabeli Departamenty w zakładkę Constraint i sprawdźmy, o co chodzi. Constraint FKDEP pracownik to klucz obcy w tabeli Departamenty. Klucz ten jest nałożony na kolumnę ID kierownika i dotyczy Constraintu pracownicy PK w tabeli pracownicy. Zajrzyjmy więc do tej tabeli. Constraint pracownicy PK w tabeli Pracownicy to klucz główny, czyli kolumna ID. To tyle, jeśli chodzi o techniczną analizę. My potrzebujemy wiedzieć, co oznacza to w praktyce, by wiedzieć, jak się teraz zachować i umożliwić sobie wykonanie skryptu. Przeczytajmy komunikat błędu: Klucz rodzica nieznaleziony. Od strony technicznej sprawa wygląda więc następująco. Wprowadzamy do tabeli Departamenty, do kolumny ID kierownika wartość, której nie ma w tabeli Pracownicy w kolumnie ID. Od strony biznesowej wygląda to tak. Próbujemy wprowadzić kierownika oddziału, który nie znajduje się na liście naszych pracowników. Przykładowo, pierwszy wpis, który się nie udał, to trzeci insert. Polecenie próbuje wprowadzić kod Departamentu 8 i pracownika o ID równym 12. W tabeli pracownicy nie mamy pracownika o takim numerze, stąd błąd. Najwyższa ID w tabeli pracownicy to 11. Przyczynę błędu już znamy. Zastanówmy się teraz nad możliwością jego eliminacji. Teraz mamy do wyboru kilka opcji, by rozwiązać ten problem. Najprostszą opcją jest dodać nowych pracowników do tabeli pracownicy, a następnie wprowadzić nowe departamenty. My mamy dziś przewidzianych jeszcze kilka modyfikacji tabeli pracownicy, dlatego postąpimy trochę inaczej. Mając świadomość, że w jednym z kolejnych kroków będziemy rozbudowywać tabelę pracownicy o dodatkową kolumnę, to wiemy, że gdybyśmy teraz wprowadzili nowych pracowników, a dopiero później dodali tam nową kolumnę, to dla większej liczby rekordów musielibyśmy napisać później polecenie update, które wprowadzi wartość do nowo dodanej kolumny. Dlatego postąpimy trochę inaczej. Wyłączymy constraint na tabeli departamenty, wykonamy wszystkie inserty, również te, które nie chcą się teraz wykonać, a przy wyłączonym constraincie bez problemu się wykonają, a później wykonamy kilka operacji na tabeli pracownicy i ponownie włączymy constraint na tabeli departamenty. W tym momencie możesz się spytać, dlaczego nie włączymy constraintu natychmiast po insertach do tabeli departamenty? Po co mamy czekać na modyfikację w tabeli pracownicy? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ constraint nie będzie chciał się włączyć, gdy w dalszym ciągu nie będzie w tabeli pracownicy-pracowników o takich ID, jakie użyliśmy w departamentach w kolumnie ID kierownika. To znaczy, wyłączenie constraintu umożliwi nam dokonanie błędnych wpisów, ale te wpisy uniemożliwią nam później włączenie constraintu do momentu, aż dane w tabeli departamenty nie staną się poprawne. A te dane staną się poprawne, jak pojawią się odpowiednie wpisy w tabeli pracownicy. Trochę to skomplikowane, ale ten przykład świetnie uczy zależności i analizy powiązań w bazie danych. Jeszcze słowa wyjaśnienia, jeśli chodzi o kolejne modyfikacje na tabeli pracownicy, przez które decydujemy się na taki krok. Podczas dodawania nowej kolumny do tabeli ma ona wartość 0, to znaczy jest pusta. Gdybyśmy dodali teraz nowych pracowników, to zamiast 11 rekordów byłoby ich około 20. Później dodalibyśmy nową kolumnę i każdy z pracowników miałby tam nula. Musielibyśmy więc teraz napisać około 20 poleceń update, by wpisać tam wartość dla każdego z tych użytkowników. Dlatego, żeby uniknąć tych 20 poleceń update, postąpimy inaczej. To znaczy, najpierw dodamy nową kolumnę, zrobimy update dla tych 11 pracowników. A następnie wprowadzimy nowych pracowników już z wartością dla tej nowej kolumny. Wiem, że kilka poleceń update to nie jest wielki wysiłek i szczerze mówiąc, ważniejsze w tym wszystkim jest to, że działając w ten sposób nauczysz się wyłączać constrainty i analizować te zależności. Oczywiście wyłączanie constraintów nie jest pożądaną praktyką, niemniej jednak czasami nie można się bez niej obejść. Oczywiście istnieje jeszcze inna opcja, by rozwiązać ten problem. Co to za opcja? W Oraclu mamy możliwość tworzenia constraintów, które walidują, to znaczy sprawdzają poprawność danych tylko dla danych wprowadzonych po stworzeniu takiego constrainta. Oznacza to, że gdybyśmy wyłączyli constraint, wykonali te 7 insertów do tabeli departamenty, to później, bez oczekiwania na pojawienie się wpisów w tabeli pracownicy, mogli włączyć ten constraint. Takie rozwiązanie nie jest idealne i ma swoje wady, dlatego zdecydujemy się dziś na opcję numer 2. O takim rozwiązaniu być może powiemy sobie kiedyś indziej. Przejdźmy więc do tego rozwiązania. Żeby wyłączyć constraint, udajemy się do zakładki Constraint tabeli departamenty, klikamy Action, Constraint i Disable Single. Teraz wybieramy constraint, który chcemy wyłączyć, czyli FKDEP pracownik. Widzimy potwierdzenie o wyłączonym constraincie. Możemy też odświeżyć tą zakładkę i w polu status widać, że constraint jest wyłączony. Wracamy teraz do zakładki sklep. Czyścimy okno z błędami i ponownie wykonujemy operację. Voilà! Póki co, wszystko zgodnie z planem. Zakomitujmy zmiany i zerknijmy do tabeli departamenty. Inserty dodane, więc ten etap pracy jest już za nami. Oczywiście, musimy bezwzględnie pamiętać, że w tym momencie mamy niespójność w danych i gdy tylko będzie to możliwe, to włączymy ponownie constraint. Wykonajmy więc teraz wszystkie niezbędne modyfikacje na tabeli pracownicy. Co dokładnie chcemy tutaj zmienić? Na początek zajmiemy się modyfikacją typu danych kolumny PESEL. Później dodamy nową kolumnę, dzięki której będzie wiadomo, który pracownik pracuje w którym oddziale. Na koniec wprowadzimy nowych pracowników. Po tych trzech zmianach włączymy ponownie constraint FKD pracownik w tabeli departamenty. Wtedy tabela departamenty i pracownicy będzie już gotowa. OK, o co więc chodzi z tym PESEL-em? Zobaczmy to na przykładzie. Pracownik o ID 10 urodził się 12 marca 1952 roku. Odmłodźmy go trochę i spróbujmy zmodyfikować jego numer PESEL. Załóżmy, że się pomyliliśmy i że Bartosz Karmel urodził się 12 marca, ale 2000 roku. W tej sytuacji musimy zmienić pierwsze dwie cyfry numeru PESEL z 52 na 00. Skopiujmy ten numer i wróćmy do SQL Developera. Piszemy polecenie UPDATE aktualizujące dane. UPDATE pracownicy. SET PESEL równa się to co skopiowaliśmy. Zamieniamy tylko dwie pierwsze cyfry na 00. WHERE ID równa się 10. Ponieważ Bartosz karmel urodził się w marcu, liczba rozpoczyna się teraz od trzech zer. Wykonajmy teraz przygotowane polecenie. One row updated wszystko w porządku. Zerknijmy, jak prezentują się teraz dane. Mała niespodzianka, z 11 cyfr zostało nam tylko 8. Trzy pierwsze zera zostały usunięte, ponieważ liczba 003 i 3 to w dalszym ciągu ta sama liczba, czyli 3. Nie ma sensu pisać więc zer, które nie mają żadnego znaczenia. W naszym przypadku te liczby są jednak bardzo istotne, bo oznaczają rok, miesiąc i dzień urodzenia danego pracownika. Jak sobie z tym poradzić? Wystarczy, że zmienimy typ kolumny z typu number na typ warczar. Dla typu tekstowego 0 to jak najbardziej istotny znak i nie zostanie on usunięty z początku numeru. Kliknijmy rollback, by wycofać zmiany i spróbujmy wykonać polecenie, które zmieni typ danych. Piszemy alter table pracownicy, modify PESEL i teraz podajemy nowy typ danych kolumny, czyli warchar 2 w nawiasie 11. Polecenie czytamy tak. Zmień tabelę pracownicy, zmodyfikuj kolumnę PESEL na typ warchar 2 o rozmiarze 11. Spróbujmy je wykonać. Nie udało nam się wykonać tego polecenia. Baza zwraca nam jednak całkiem konkretną przyczynę takiego stanu rzeczy. Nie można zmodyfikować typu kolumny, jeśli kolumna zawiera wartości. Inaczej mówiąc, kolumna musi być pusta, by móc zmienić typ danych kolumny. Nie mamy więc wyjścia i musimy wyczyścić pole PESEL dla wszystkich rekordów. Nie martw się tym, że w tym momencie nakryjemy wszystkie wartości pola PESEL wartością 0. Przygotowałem skrypt, który za chwilę uruchomimy i przywróci on nam dane, jakie widzisz w tym momencie. Piszemy poniżej update pracownicy set pesel równa się 0. No i napotkamy kolejny problem. Odezwał się nasz constraint. Pole pesel nie może być puste. Pamiętamy, jak ustawialiśmy taki constraint w jednym z pierwszych odcinków, prawda? Udajemy się więc do zakładki Constraint. Tutaj widzimy constraint, który uniemożliwia nam wprowadzenie wartości 0 do kolumny PESEL. Ma on końcówkę 7079. Wyłączamy go klikając Action, Constraint, Disable Single i wybierzmy go z listy. Klikamy zastosuj i gotowe. Pamiętamy, że to już drugi constraint, który dziś wyłączyliśmy. Teraz możemy wykonać to polecenie. Widzimy, że wszystkie rekordy mają wartość 0 w polu PESEL. Wszystko jest zgodnie z planem. Teraz sprawdźmy, czy możemy zmienić typ kolumny. Tak jest, udało się. Teraz musimy przywrócić dotychczasowe PESEL-e każdemu z 11 pracowników. W tym celu wykonamy skrypt pracownicy podkreślenie My wiemy już jak taki skrypt wykonać. Piszemy małpa, teraz wklejamy lokalizację, na koniec nazwa pliku, średnik i gotowe. Zanim wykonamy zapytanie wyczyśćmy jeszcze okno z błędami, by mieć pewność, że skrypt wykona się prawidłowo. Ok, skrypt wykonał się bez błędów. Zajrzyjmy do tabeli. Jest dobrze. Możemy teraz włączyć Constraint blokujący wprowadzenie wartości 0 do kolumny. W tym celu udajemy się do zakładki Constraint i włączamy wyłączony Constraint. Constraint został włączony. Wykonajmy teraz polecenie Update wprowadzające PESEL z trzema zerami na początku. Sprawdźmy, jak prezentują się wyniki. Teraz jest dużo lepiej. Wycofajmy zmiany, bo to był jedynie test. Możemy teraz przejść do kolejnego etapu dzisiejszej pracy. Nie opuszczamy jeszcze tabeli pracownicy, ponieważ mamy do wykonania jeszcze dwie modyfikacje. Musimy dodać kolumnę Kod Departamentu oraz dodać nowych pracowników. Kolumna będzie się nazywać Kod Departamentu, ponieważ chcemy tutaj przechować kod Departamentu z tabeli Departamenty. Wartość w tym polu będzie nas informowała o tym, w którym Departamencie pracuje dany pracownik. Dodajmy najpierw kolumnę i uzupełnijmy ją wartościami, a później zaprezentuję kilka przykładów, dzięki którym będzie to dla Ciebie jaśniejsze, po co taka kolumna jest nam potrzebna. Polecenia dodające nową kolumnę wygląda następująco. Alter table Departamenty, czyli zmodyfikuj tabelę Departamenty, ADD kod departamentu, czyli dodaj kolumnę kod departamentu, NUMBER, czyli przychowującą typ numeryczny. Ponieważ nie chcemy, by w tej kolumnie znalazły się wartości, których nie ma w tabeli departamenty, dodajmy jeszcze klucz obcy, czyli REFERENCES departamenty i w nawiasie kod departamentu. Wykonujemy zapytanie. Widzimy już nową kolumnę. Oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, nie mamy w niej żadnych wartości. Teraz możemy to zmienić. Oczywiście mamy do wykonania skrypt, więc nie musimy robić wszystkiego ręcznie. Skrypt, który wykona potrzebną w tym momencie modyfikację, to znaczy wprowadzi wartość do nowo stworzonej kolumny, nosi nazwę Pracownicy podkreślenie Departamenty.sql. Znów kopiujemy ścieżkę, by się nie pomylić, piszemy znany nam już kod. I gdy już to zrobimy, klikamy Run Statement. Zajrzyjmy do tabeli. Mamy kody departamentów. Pamiętajmy o komicie. Teraz, gdy dane są już gotowe, przyjrzyjmy się bliżej dokonanej modyfikacji. Dotychczas tabela departamenty i pracownicy była ze sobą powiązana na podstawie kolumn ID w tabeli pracownicy oraz kolumny ID kierownika w tabeli departamenty. Takie połączenie umożliwiało nam uzyskanie informacji kto jest kierownikiem danego departamentu na przykład kierownikiem działu sprzedaży jest pracownik o id 5 czyli Joanna bąk gdy zajrzymy do tabeli pracownicy to znajdziemy tam osoby które pracownikami nie są na przykład julia niedziela ma id równe 9 w tabeli departamenty w żadnym z wpisów nie ma wartości 9 w polu id kierownika oznacza to tyle tylko że julia niedziela nie jest kierownikiem nie wiadomo jednak, w jakim dziale pracuje, a przecież gdzieś jednak pracuje, skoro jest na liście pracowników. Dlatego też dodaliśmy właśnie kolumnę KOD Departamentu do tabeli Pracownicy. Wartość w polu KOD Departamentu dla pracownika o ID 9 to 8. Widzimy więc, że Julia Niedziela pracuje w dziale Badanie i Rozwój. Oczywiście może się w Twojej głowie pojawić teraz pytanie, czy możliwa jest sytuacja, żeby pracownik był kierownikiem np. działu Sprzedaży, a jednocześnie pracował w innym dziale, np. IT. Hipotetycznie jest to możliwe, bo teraz tego nie kontrolujemy żadnym mechanizmem. Nie jesteśmy nawet w stanie tego skontrolować przy pomocy constraintów. Nie oznacza to jednak, że nie możemy tego zrobić. W przyszłości nauczymy się pisać programy, które będą takie bardziej zaawansowane zależności sprawdzać. Mam nadzieję, że w tym momencie jest jasne, co oznacza ta kolumna. Nie zapominajmy, że mamy do wykonania jeszcze jedną modyfikację. Dodajmy nowych pracowników, by móc włączyć constraint na tabeli departamenty. Tradycyjnie nowych pracowników dodamy uruchamiając skrypt, który robi dziś za nas świetną robotę. Plik z insertami do tabeli pracownicy nazywa się pracownicy.sql. Ponieważ nie usunęliśmy polecenia, które pisaliśmy ostatnio by wykonać skrypt, skorzystamy teraz z niego. Ponieważ lokalizacja pliku jest ta sama, zamieniamy wyłącznie nazwę pliku na pracownicy.sql. OK. Nowi pracownicy dodani. Sprawdźmy, jak wyniki prezentują się w tabeli. Zauważ, że tak jak mówiłem, nowi pracownicy mają już przypisany departament, w którym pracują. Gdy dane w tabeli pracownicy są teraz poprawne, możemy wrócić do tabeli Departamenty i ponownie włączyć constraint walidujący wartość w polu ID kierownika. Constraint, który wyłączyliśmy, nosi nazwę FKDEP pracownik. Po statusie widzimy, że jest on wyłączony. Włączmy go. Udało się. Teraz obie nasze tabele, to znaczy tabela pracownicy i tabela departamenty, są w poprawnym stanie. Pomimo, że modyfikowaliśmy jedynie dwa obiekty, wykonaliśmy bardzo dużo pracy. Jak mogłeś dziś zauważyć, stosunkowo niewielki błąd popełniony na początkowym etapie projektowania bazy może mieć drastyczne skutki. Pomyśl, ile więcej pracy musiałbyś włożyć, gdyby tabela pracownicy posiadała nie 11, a 11 tysięcy rekordów, tabela departamenty nie 3, tylko 30 constraintów i do tego jeszcze triggery. Bardzo często zdarza się też, że bazy transakcyjne działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wyobraź sobie na przykład bazę danych banku. Koszt wyłączenia bazy, by przeprowadzić modyfikację, chociaż w ciągu 15 minut, jest olbrzymi. Oznacza on konieczność poinformowania tysięcy klientów o przerwie, nie wspominając o ich niezadowoleniu z możliwej niedostępności niektórych usług, jak bankomaty czy przelewy. Oczywiście pozostała nam do wykonania jeszcze nie jedna modyfikacja. Pozostałe skrypty są już jednak trochę przyjemniejsze, ponieważ będziemy głównie tworzyć nowe obiekty i uzupełniać je danymi. Tym zajmiemy się jednak w kolejnym odcinku. Czasami pytacie, dlaczego zrobiłem coś w taki, a nie inny sposób i czy można inaczej? Na przykład podczas sprawdzania, w jaki sposób są powiązane ze sobą tabele za pomocą kluczy, pokazałem, jak korzystać z zakładki constraint. Najpierw szukaliśmy constrainta, sprawdzaliśmy, jakiej kolumny dotyczy i z jaką kolumną drugiej tabeli jest powiązany. Tam wykonywaliśmy analogiczną pracę, to znaczy sprawdzaliśmy, z jaką kolumną jest powiązany znaleziony constraint. Nie jest to oczywiście jedyny sposób. Jeden z oglądających pytał mnie, czy nie możemy tego sprawdzić w oknie modal, gdzie widać oznaczenia kluczy. Oczywiście, że możesz tak to sprawdzić, jeśli jest Ci wygodniej. Na tamten moment powiązanie między tabelami, to znaczy departamenty i pracownicy było jedne. Teraz mamy ich dwa. Jeśli jednak mimo to jest Ci dalej wygodniej szukać zależności w tym miejscu, możesz działać w taki sposób. Ja pokazuję jeden z możliwych wariantów. Nie zawsze nawet optymalny, ponieważ chcę pokazać wszystkie funkcjonalności, zaczynając od tych najprostszych, tych, które naturalnie wydają się być odpowiednimi. Kurs podstawowy nie ma więc na celu być idealny. My mamy się nauczyć najważniejszych instrukcji, pomimo że w przyszłości może się okazać, że istnieją lepsze rozwiązania. Gdy poczujemy się pewniej, i zaczniemy je stosować, np. polecenie insert all zamiast wykonywania 10 razy inserta do jednej tabeli. Mógłbym też przygotować na dziś jeden skrypt, który wykonałby całą pracę, jaką dziś wykonaliśmy, a nawet więcej. Kolejny odcinek też mógłby być niepotrzebny. Pytanie tylko, ile wtedy byś się nauczył, kiedybyśmy tak przyspieszyli? W jednym z komentarzy poprzednich odcinków pytał też ktoś, dlaczego łączymy tabelę we FROM, a nie WHERE. Pomimo, że tu odpowiedź jest trochę prostsza, bo łączenie we FROM to nowszy standard, tak zwany ANSI 92 to jednak w dalszym ciągu oba rozwiązania są poprawne. Oznacza to, że na tym poziomie SQL-a, na jakim operujemy w tym momencie na kursie, nie ma to żadnego znaczenia. Istotne jest, żebyś zrozumiał, czego zadanie wymaga i dlaczego piszesz je w taki, a nie inny sposób. Rozważania na temat tego, które z rozwiązań jest lepsze, zostawmy na dużo później. Na moment, gdy już nie będziemy się w kursie zastanawiać jak coś zrobić, bo nie potrafimy, tylko gdy będziemy mieli dużo większe doświadczenie i wiedzę i wtedy będą pojawiać się trochę inne pytania, na przykład które z tych rozwiązań jest bezpieczniejsze, które szybsze, które mniej odporne na zmiany. Zanim to jednak nastąpi, dajmy sobie szansę na naukę na podstawowych instrukcjach, które jak powtarzam, nie zawsze są perfekcyjne, bo czasami istnieją lepsze i rzadziej stosowane zamienniki. Takie podstawowe rozwiązania są jednak świetne, by nauczyć się samego mechanizmu działania relacyjnej bazy danych, której znajomość zaprocentuje później. W kolejnym odcinku stworzymy kilka nowych tabel, wprowadzimy też tam dane, powiążemy je nawet z istniejącymi obiektami. Pracy będzie nie mniej, ale będzie ona trochę przyjemniejsza od tej dzisiejszej. Do usłyszenia. Darek Budkiewicz.